Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Premier Morawiecki dzisiaj stchórzył, a przedstawiciele rządu nie powiedzieli nic, by móc się do nich odnieść. Więc opowiem wam o rządowym spocie, w którym mowa, jak to polski rząd wspiera kobiety, jak dba o nasze Polek zdrowie i bezpieczeństwo. No, muszę przyznać szczerze, że musiałam obejrzeć go dwa razy, bo takiej pogardy i takiej propagandy jednocześnie nie widziałam już dawno. W 73 sekundy pisowska władza pustymi sloganami próbuje wmówić nam, kobietom, jak o nas dba. Panie Morawiecki, panie koleżanki może doniosą panu premierowi, o wyjątkowości kobiet nie trzeba robić spotów. My wiemy, że jesteśmy mądre, odważne, silne, pracowite i przedsiębiorcze. Ale wiemy też, że jesteście rządem, który gardzi kobietami i kobiet nienawidzi. Dla was, dla PiSu, godność, wolność, zdrowie i bezpieczeństwo kobiet nie miała i nie ma żadnego znaczenia. Wy na te, które walczą o swoje obywatelskie prawa, wysyłacie kordony policji i wspieracie kobiety gazem i pałkami teleskopowymi. Ale zbliżają się wybory i przypomnieliście sobie, że przecież możecie skorzystać z największej inwestycji, jaką zbudowaliście w czasie swoich rządów – z propagandy. Rząd w sprawach kobiet niczym diabeł ubrał się w ornat i ogonem nam przedzwoni. Przez prawie 8 lat jesteście konsekwentni w odzieraniu Polek z godności i odbieraniu praw i niszczeniu poczucia bezpieczeństwa. Zabraliście dostęp do antykoncepcji awaryjnej i badań prenatalnych. Zniszczyliście edukację seksualną, promujecie klauzulę sumienia, wdrożyliście rejestr ciąż, nie realizujecie konwencji antyprzemocowej, zlikwidowaliście dofinansowanie do in vitro, pozbawiliście dofinansowania organizacje kobiece, które od lat pomagają kobietom i je wspierają. A minister zdrowia z naszych podatków wydał miliony złotych na realizację programu W stronę dojrzałości, z którego młodzież dowiadywała się, że prezerwatywy są rakotwórcze, że antykoncepcja powoduje depresję i raka, a zarodek woła do kobiet: przyjmij mnie. Rząd wydał też kolejne miliony na spot reklamowy o rozmnażających się królikach, który miał zachęcić Polki i Polaków do prokreacji. Pamiętacie jeszcze o tym? No jasne, że nie chcecie o tym pamiętać, ale dzisiaj wszystkim przypominam. A nade wszystko wyręczyliście się sterowanym przez Kaczyńskiego pseudotrybunałem konstytucyjnym i zaostrzyliście ustawę antyaborcyjną, która zmusza Polki do heroizmu, która skazuje Polki na śmierć, taką jak śmierć pani Izabeli z Pszczyny i pani Agnieszki z Częstochowy. A żeby tego było mało, daliście przestrzeń w parlamencie, tutaj, w polskim Sejmie, dla ultrakonserwatywnych fundamentalistów, którzy z dręczenia kobiet zrobili sobie misję swojego życia, którzy chcą na przykład ograniczenia rozwodów, którzy do Sejmu przynieśli, przypomnę, projekt, który nigdy nie powinien się tutaj znaleźć, a który zakładał, że przerywanie ciąży stanie się przestępstwem zabójstwa, a kobieta zabójczynią. Część z was popiera te nieludzkie, skandaliczne projekty, które dotyczą wszystkich Polek, czyli mogą dotyczyć także was, waszych sióstr, waszych przyjaciółek i waszych córek. Wy chcieliście powołać Polski Instytut Demografii, na którego czele miał stanąć polityk z prokuratorskimi uprawnieniami. Doprowadziliście do tego, że dziś ciążę w Polsce prowadzi prokurator, ksiądz i Kaczyński z kolegami i koleżankami z PiSu, którzy wchodzą z bucierami w życie Polek. A to przecież kobieta i lekarz powinni decydować o bezpiecznym macierzyństwie. Dziś jesteśmy w demograficznym kryzysie, bo Polki nie chcą rodzić dzieci w Polsce, która nie jest dla nich bezpieczna pod żadnym względem. Kobiety muszą mieć prawo do podejmowania decyzji dotyczącej macierzyństwa zgodnie z własnym sumieniem. Muszą mieć zapewnioną kompleksową opiekę, muszą być bezpieczne. Przede wszystkim zaś muszą mieć wybór, nie zakaz, bo tylko wtedy będą decydować się na macierzyństwo i spełniać jako matki. Dlatego mamy przygotowany pakiet praw kobiet, który składa się z dwóch propozycji i są one nierozerwalne. Po pierwsze, zatroszczymy się o bezpieczeństwo kobiet. Znajdziecie tu wszystko, to co PiS zabrał, czego PiS zabronił i co PiS kobietom ograniczył. Zapewnimy bezpłatne badania prenatalne, zagwarantujemy łatwy dostęp do bezpłatnej antykoncepcji, w tym dostępu do tabletki dzień po bez recepty. Uporządkujemy klauzulę sumienia. Lekcje edukacji seksualnej wrócą do szkół. Wprowadzimy stałe systemowe wsparcie finansowe i opiekę medyczną w przypadku urodzenia dziecka z niepełnosprawnością. Wrócimy do bezpłatnego programu in vitro. Po drugie, wdrożymy nową umowę społeczną, w której
opowiemy się za zagwarantowaniem każdej Polce znajdującej się w wyjątkowo trudnej sytuacji osobistej prawa do podjęcia przez nią po konsultacji z psychologiem i lekarzem indywidualnej decyzji o przerywaniu ciąży do 12 tygodnia życia w bezpiecznych warunkach. Zapamiętajcie, kobiety w Polsce chcą praw i wolności. Chcemy wsparcia bez wchodzenia polityków i polityczek z buciorami w nasze życie i do naszych sypialni. To my chcemy decydować o swoim życiu. I tak będzie, bo wasza zła władza dobiega końca. Polki pokazały swoją siłę. Nasz wspólny gniew będzie naszym głosem w jesiennych parlamentarnych wyborach, bo kobiety mają wybór i z niego skorzystają. I wtedy wdrożymy pakiet praw kobiet, by każda kobieta w Polsce była bezpieczna, miała dostęp do nowoczesnej medycyny i mogła w pełni skorzystać ze swoich praw obywatelskich. Już jesienią wygramy. Bardzo dziękuję. Teraz. Bardzo dziękuję.